Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z turnieju Euro Rapid z cyklu Chess Tour, gdzie spotyka się Magnus Carlsen, mistrz świata grający białym kolorem, kontra Hikaru Nakamura, pewnie większości znany streamer światowego formatu. Moi drodzy, turniej bardzo ciekawy. Grają panowie przez internet. Tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. W tym turnieju uczestniczy również Jan Krzysztof Duda. Przejdźmy do analizy mistrza świata z Nakamurą i tutaj Carlsen rozpoczął ruchem D4, skoczek F6 ze strony Nakamury, C4, E6, skoczek na F3, no i D5, gambit hetmański nam się szykuje, moi drodzy. Skoczek na C3 tradycyjnie i Nakamura gra tradycyjnie właśnie goniec na E7 i daje tutaj wybór białym na dokonanie wariantu. Można oczywiście wybić na przykład na D5, ED, to są normalne schematy, jeden z wariantów. No tutaj Carlsen zagrywa goniec F4. Ja też często zagrywam to posunięcie. Zawsze goniec fajnie wychodzi, potem gramy E3 i różne ciekawe rzeczy mogą się dziać. Tutaj oczywiście należy bacznie uważać na ruch C5, który może nie jest groźny o tyle, co walczy bardzo fajnie o centrum. W tym momencie Nakamura zrobił po prostu roszadę. No i Carlsen nie zagrał takiego ruchu teoretycznego, powiedzmy pierwszej linii komputera, bo można zagrać po prostu E3 i po ruchu E3 no czarne mają duży wybór. Jak już wspomniałem, może być to ruch C5, można skoczek z B na D7, można też zagrać B6 i tak dalej. C6 też jest możliwe. Różne posunięcia tutaj, moi drodzy, do głowy mogą przyjść. No i oczywiście tutaj Carlsen zagrywa teraz A3. Jeden z ruchów, który można zagrać. No nie wpuszczamy gońca, ale goniec i tak mógł wejść od razu na B4. Tutaj też chodzi o to, że po ruchu C5 a taki ruch też następuje. Jest po prostu bicie na C5, goniec wybija i mamy ruch B4. O to właśnie tutaj chodzi. Carlsen zagrywa takie ruchy. No, powiedzmy w sposób naturalny, troszeczkę powiedzmy, no, nie atakuje czarnych od razu, znaczy nie ma też za bardzo jak, ale gra w taki sposób dosyć równy i może nieco niepoprawny, chociaż to jest złe słowo w tym momencie. Chodzi mi o to, że gra równą pozycję tutaj mistrz świata i no i mu to odpowiada. Czarny ma po prostu bezproblemowy rozwój. Goniec wraca na E7. No i moi drodzy, tutaj są takie opcje, na przykład jak bicie na D5. To jest możliwe od razu, żeby zrobić izolowanego pionka czarnym, ale od razu powiem, że to nie jest jakaś krzywda dla czarnych. Czarne są tego świadome za cenę szybkiego rozwoju figur, szczególnie gońca, na przykład na F5 lub na E6, skoczek na C6 lub na D7 i tak dalej. To się za chwilę w partii zadzieje, gdyż po takim ruchu E3 nastąpiło A5. W ten sposób no, skrzydło hetmańskie szarpać należy. I tutaj właśnie Carlsen teraz wybija na D5. Skoczek wybija na D5. Od razu następuje bicie i bicie. No i moi drodzy, mamy tego izolaka, którego chcieliśmy. No i teraz B5. No cóż, taki ruch myślę, że jest małą koniecznością, no bo jak grać inaczej, bo jak na przykład byśmy powiedzmy podparli tutaj wieżą tego pionka, no to AB, AB, tu się wieża otwiera, no i swobodnie gra skoczek, powiedzmy goniec na F5 i tak dalej. Tutaj dlatego też poszło B5. No i moi drodzy, bardzo ciekawy moment w partii, jeśli chodzi o teorię debiutów, gdyż tutaj Nakamura zagrał skoczkiem na D7, no myślę, że z normalnym i fajnym planem skoczek C5. Ten skoczek tutaj widzimy, że nie będzie atakowany przez żadnego pionka. Jednego pionka nie ma, a drugi już jest przesunięty zbyt wysoko. No ale tutaj czarne jednak mogły zagrać nieco lepiej. I taki ruch myślę, że nie jest trudnością. Dziwię się, że arcymistrz tego formatu takiego posunięcia nie zagrał. Jest to ruch A4. Bardzo ważne posunięcie i spełnia bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim, moi drodzy, pierwsza rzecz.
rozdziela te pionki, nie pozwala tutaj białym tych pionków scalić. Drugą sprawą jest to, że jak na przykład białe by zagrały w ten sposób, to tutaj się pojawia kolejne dobre miejsce dla gońca, więc zawsze jest coś za coś. Ale po tym posunięciu, jak już wspomniałem, pionki są rozdzielone. Druga sprawa jest taka, że hetman ma fajne miejsce z szachem i to też jest bardzo duży plus dla czarnych, gdyż goniec nie może się zasłonić na d2 i to bardzo, bardzo przeszkadza. Ta figura tutaj byłaby bardzo, że tak powiem, uciążliwa dla białych. Oczywiście można białymi grać hetman d2 i wymienić te hetmany, ale czarne na to po prostu idą. Trzecia sprawa, moi drodzy, teraz jakbyśmy w następnym posunięciu i z planem skoczek d7 próbowali zagrać skoczkiem na c5, no to skoczek ma piękną placówkę na b3 i stoi tu wyśmienicie. Oczywiście skoczek d4 będzie tutaj bronił tego pola b3, no ale to myślę, że są fajne plany dla czarnych i bardzo, bardzo przyjazne. Przepraszam najmocniej. No i sprawdźmy, co by było na przykład po ruchu A4. Goniec, załóżmy, zagrywa na D3, no bo tak grać trzeba, no trzeba zrobić roszadę, powiedzmy, próbujemy zrobić roszadę. No i hetman A5 wchodzi. Hetman D2, lepszych ruchów raczej nie ma, bo na przykład jakbyśmy tutaj skoczkiem zagrali, bardzo nieprzyjemny ruch hetman C3. Zauważmy, że jest atak tutaj na gońca i jeszcze atak na pionka. Tutaj zapomniałem wspomnieć, moi drodzy, że czwartą funkcją, jaką spełnia ten ruch pionkiem na A4, jest to, że goniec jest, że tak powiem, fajnie zapatrzony w pionka na A3 i ten pionek właśnie A3 jest taki, no, przyblokowany zwyczajnie przez piona A4. Takie bardzo fajne cztery funkcje ciekawe się pojawiają u czarnych po jednym posunięciu. To jest bardzo rzadki chyba moment, że tak powiem, w partii. Idea, powiedzmy w ten sposób. No hetman D2 mogłoby nastąpić. Na przykład po wymianie hetmanów. Oczywiście wybijamy królem, gdyż nie ma hetmanów, więc król tutaj swobodnie to może wybić. No i skoczek D7 zmierza na C5 i na B3. Myślę, że bardzo ciekawa sprawa. I wieża H na C1. No trzeba na wolną linię. Nie przeszkadza to jednak czarnym w zagraniu na skoczkiem na C5 i skoczek D4 musi tu skoczek bronić na B3 chwilowo. Oczywiście tutaj białe spokojnie oddają tego gońca, to nie jest jakiś błąd, tu chodzi głównie o przytrzymanie tego izolaka, ale wieście lub nie, możecie oczywiście sobie sprawdzić z silnikiem. Czarne tu mają po prostu troszeczkę lepszą pozycję, tak ocenia silnik, a jeżeli tak ocenia silnik, to znaczy, że czarne są, że tak powiem, bezproblemowe w tym debiucie i w tym otwarciu, jakie mogłoby nastąpić później. No cóż, moi drodzy, niuanse decydują tutaj o minimalnej przewadze i Nakamura zagrywa skoczkiem na D7 od razu. No nie wytrzymał i chciał szybko wyprowadzać figury. On zresztą chyba słynie z tego, tak zauważyłem w jego partiach, że często jego figury szybko wychodzą, no ale te A4 było jednak ruchem silniejszym, jak się okazuje. Goniec zagrywa na E2 i skoczek na C5. Ok, wygląda to bardzo fajnie, ale zauważcie, że na B3 nie mogę wskoczyć. No tutaj zagrywa Carlsen roszadę. I właśnie jest teraz ruch A4, ale różnica polega na tym, że król jest już schowany i jeszcze goniec stoi na E2 swobodnie, to wszystko wygląda. Oczywiście skoczek może wskoczyć na B3, to nie jest jakiś problem dla czarnych, ale mówię, tutaj białe już nieco się polepszyły, kończąc rozwój. Dobrze, moi drodzy, tutaj goniec zagrał na E5. Oczywiście tutaj diagonala musi być, że tak powiem, kontrolowana przez gońca. Jeśli goniec F6 też jest możliwy w przyszłości dla czarnych, dlatego też goniec E5 broni. Skoczek zagrywa na B3 i wieża A2. Ja się zgodzę, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów. To jest naprawdę bardzo ładna pozycja czarnych, jak ktoś lubi grać z izolowanym pionem. Ja powiem tak, ja przepadam raczej tutaj za białym kolorem, ale nie z tego względu, że Magnus Carlsen gra tę pozycję, tylko dlatego, że ja również hetmański tutaj grywam i po prostu lubię grać, jak ktoś ma izolowanego piona. Ja po prostu, no, czuję trochę grę, ale tu nie o mnie, moi drodzy, tutaj teraz nie o mnie chodzi. Goniec zagrał na E6 i tutaj skoczek wskakuje na D4. No dobra, propozycja wymiany skoczków jak najbardziej. Zauważcie, że tutaj goniec strzela w piona i wieża jest nieco zaobserwowana tutaj obroną tego pionka. Goniec zagrywa na D6. No i teraz trzeba się zastanowić, co zrobić. No bo można wybić gońca, co nie jest złym ruchem, jak najbardziej naturalnym. To nawet się narzuca, gdyż strategicznie, powiedzmy, tutaj będziemy w stanie tego pionka atakować gońcem białopolowym. To jest duży plus dla białych. Znaczy, mógłby być dużym plusem dla białych i goniec już by nie strzelał w piona
na A3, no ale hetman by wybił na D6 i też by tutaj męczył tego pionka na A3. No cóż, Carlsen wybił gońca tutaj na E6, pozbawiając izolowanego piona. To znaczy, wyprostowując pionki dla czarnych, tutaj poszło bicie, bo musiało tak pójść. No i w zasadzie tutaj wybicie chyba byłoby najlepszą opcją dla białych w tym momencie, ale Carlsen postanowił przytrzymać parę gońców. Dziwnie to troszeczkę wygląda, gdyż goniec przesłonił wieżę, ale plus jest taki, że jednak tutaj ten pionek jest trochę osłonięty. Minus jest taki, że wieża po prostu nie ma żadnej gry. No dobrze, ale ta pozycja jest dalej grywalna i gramy dalej. Moi drodzy, tutaj Nakamura wieża C8, naturalnie G3, no taki ruch, trzeba zagrać ten goniec tutaj pomiędzy pionkami, które stoją na czarnych polach. Może sobie ładnie grać, jakiś tam goniec na G4 ewentualnie, jest możliwy hetman na D7 zostało zagrane i goniec na D3. Jednak plany mistrz świata ma inne, tutaj się nastawia na atak prawdopodobnie na króla, gdyż dwa gońce pięknie przecinają diagonale. To jest piękny widok, ale czy to spełnia swoją rolę? No nie do końca wiadomo, bo nie widać jakichś takich mocnych ataków ze strony białych. Hetman F7. Hetman jest w pobliżu. Ja myślę, że osoby grające gambit hetmański czarnymi tutaj powinny być bardzo zadowolone i z tego otwarcia. E4. No dobra, taki ruch nieco ryzykowny, prowokacyjny. No trzeba przyznać, że Carlsen nie lubi stać w miejscu i stara się coś zamieszać. To posunięcie może mieć swoje wady, moi drodzy, gdyż no, można by było tutaj przepchać ładnie D4 i zamknąć tego gońca. Skoczek pięknie to kontroluje, jeszcze groźba na przykład E5 byłaby bardzo możliwa. Cóż, szkoda, że tak tutaj nie zagrał Nakamura. Też bardzo ładnie wygląda goniec na C5. Tak też zostaje zagrane przez czarne. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj jest bardzo silny atak na punkt F2. Goniec C5, hetman na F7 patrzy na F2 i również wieża. Wygląda to dosyć mocno. I jak zagrać białymi? Tutaj oczywiście też zobaczmy, że wieża pośrednio jeszcze broni, ale tutaj jakoś trzeba zareagować. Magnus Carlsen zbija pionka na D5. No i niektórzy się łapią za głowę, no ale hola, hola. Ja tu mogę wtrącić bicie z szachem. I czy to bicie jest dobre? Sprawdźmy. Jeżeli goniec bije na F2 i to król musi zagrać na G2, nie ma wyjścia, to zauważmy, to związanie jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, ale tu się nadal wszystko trzyma. No moi drodzy, tutaj bardzo ciekawy ruch mógłby nastąpić, mianowicie skoczek D2. Ja tego ruchu nie przestawię. Chodzi o to, że jak hetman zbije, to jest hetman F3, król na H3 i myślę, że wieczny szach mógłby interesować czarne, ale tutaj Nakamura chyba albo tego nie dostrzegł, albo nie chciał remisować partii, bo stwierdził, że ma lepszą i chyba słusznie stwierdził. Moi drodzy, po tym ruchu na przykład jakby czarne wybiły na D5, no mamy hetman E2. No i tutaj się robi bardzo nieprzyjemnie. Jeżeli skoczek na C5, bo chodzi o to, żeby chcemy tutaj wybić, no wybić teraz nie można, wszystko jakbyśmy do końca wybili, to skoczek na D3 jest na końcu. I tutaj na przykład goniec D4 wygrywa partię, skoczek D3 i po prostu hetmanem odbijamy. Okazuje się, że goniec jest w pułapce, jest mocno atakowany 4 razy dokładnie i hetman, no, nie ma gdzie zagrać, nie ma jak odejść gońcem. Partia byłaby wygrana. Więc takie bicie tutaj na F2 jest bardzo ryzykowne. Poszło bicie i goniec zagrał na E5. Goniec szuka lepszej placówki, prawdopodobnie chce mu się przesłonić tutaj przez F i bronić F2. Oczywiście tutaj zauważmy, że wieża mocno broni z drugą wieżą, więc ta groźba jest bardzo odparta, ale no gońcem coś grać też trzeba. On tutaj na diagonali niestety nic nie działa. Wieża z C na E8, goniec F4, no i H6. Oczywiście tutaj G5 jest możliwe i chcą w ten sposób grać czarne. Hetman G4. No G5 teraz jest raczej słabym ruchem, gdyż gramy H4 i tego pionka po prostu zbijamy i zdobywamy. Wieża zagrywa na E6. Nakamura ma plan, żeby pewnie zdwoić wieżę. Zostaje zagrane H4, moi drodzy, H5 i hetman musi wrócić na D1. Nie ma lepszych odejść.
Wieża zagrywa na F3. No właśnie, zdwojenie wież, ale na linii F. W zasadzie to ustawienie jest bardzo podobne do tego, co grał kiedyś Aleksander Alechin. Niektórzy mówią Aliechin. Tutaj chodzi o to, że, znaczy to nie jest typowe ustawienie Alechina, tylko że różnica jest taka, że hetman jakby się zamienił z tą wieżą, czyli dwie wieże przed hetmanem to właśnie taka niezła torpeda. Nie wiem, jak fachowo nawet to się nazywa. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzach. Uczymy się wszyscy, moi drodzy. Ale takie ustawienie właśnie ciężkich figur tutaj, gdzie hetman stoi na F8, stałby na F8, no to wymyślił właśnie Alechin. Tutaj białe zagrały królem na G2. I moi drodzy, Nakamura zagrał G6. Ale okazuje się, że w tego typu sytuacjach bardzo często można wybić tutaj na F4. To byłby całkiem sympatyczny ruch. Trzeba by było tylko jeszcze dokładniej troszeczkę zagrać. Moi drodzy, po wybiciu na F4, co trzeba przyjąć? Bardzo ładny ruch skoczek D4. Skoczek D4 troszeczkę wraca do centrum. Nie musimy się śpieszyć z biciem tego pionka. I na przykład wieża E1, bo jakąś aktywność trzeba łapać. No tutaj bardzo dokładnym ruchem byłoby zagranie G6. Chodzi o to, że jak zagramy skoczkiem na E6, no to jest jakieś F5. I skoczek wskakuje oczywiście na F4, ale ten pionek F5 troszeczkę blokuje, więc jak zgramy G6, no to wtedy na przykład, no nie wiem, możemy zagrać wieżą na przykład na E3 i po takim ruchu skoczek E6, wieżą tu trzeba raczej wybić, bo ten skoczek na F4, no byłby bardzo, bardzo niebezpieczny i zwiastuje to naprawdę spore kłopoty tutaj dla białych, więc po takim wybiciu hetman by wybił. No i ta pozycja myślę, że jest no taka w miarę równa, ale z nastawieniem bardziej, tu bym powiedział, na czarne. Chociaż ciężko do końca powiedzieć. Przede wszystkim widać strasznie rozwalone pionki. No dziwne, że Nakamura na to nie poszedł. Zagrał inaczej. Moi drodzy, zagrał G6 i w tym momencie goniec H6 pogonił tę wieżę. Wieża E8. Goniec G5 z szachem na wieżę, ja to tak mówię troszeczkę prześmiewczo. Wieża z F na E6 i goniec na C2, moi drodzy. W tym momencie nie wiem, czy to był misklik, ale chyba nie, bo tak patrzyłem na wideo i Nakamura zagrał bardzo, znaczy może nie wiem czy szybko, ale zagrał po prostu wieża na E1, co jest okropnym błędem, ale zamysł jest prosty, bo jeżeli wieża by tutaj wybiła, no to hetman zbija na F2 i tutaj są wybicia na jeden koniec partii w zasadzie, białe mogłyby się poddać. Okazuje się, że no niestety, moi drodzy, następuje piękna bomba ze strony białych i tutaj goniec, uwaga, zbija na G6. W tym momencie Nakamura pokręcił głową, pomyślał ponad minutę, poddał partię. Poddał partię. Chodzi o to, że jak tutaj byśmy wybili na D1, możemy wybić na F7 z szachem, znaczy trzeba wybić, król wybija i wieża D1. Jakość więcej, pionek więcej, technicznie bardzo prosta wygrana białych. No cóż, Nakamura po prostu podstawił, zdarza się oczywiście to najlepszym. No cóż, gratulujemy. No trochę szczęścia trzeba też mieć, chociaż uważam, że Hikaru Nakamura grał bardzo ładnie tę partię i no nie powinien przegrać. Nie powinien. Tutaj myślę, że czuł się całkiem nieźle. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Trzymamy kciuki za oczywiście Jana Krzysztofa Dudę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.